Coraz więcej osób doświadcza zaburzeń lękowych. Jeżeli ty masz ten problem, to wiesz, jak taki lęk utrudnia życie. Każdy czasem martwi się o coś, ale jeżeli lęk utrzymuje się cały czas, jest irracjonalny, to możesz cierpieć właśnie na zaburzenia lękowe, potocznie zwane nerwicą lękową. Zapraszam cię na pierwszy dzień wyzwania. Silna psychika to pokonanie nerwicy. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną psychikę. Zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco. W tym filmie skupimy się na psychologicznych czynnikach, które mają wpływ na pojawienie się zaburzeń lękowych. Na początek musimy odróżnić strach od lęku. Strach jest reakcją na realne zagrożenie. Na przykład ktoś na chodniku jedzie w Twoją stronę na hulajnodze, więc odskakujesz automatycznie i to jest naturalna reakcja, która ma Cię ochronić. Strach chroni. Aktywuje reakcję walcz albo uciekaj. Lęk jest emocją wtórną. Reakcją najczęściej na wyobrażone zagrożenie. Na przykład czujesz niepokój przed wystąpieniem publicznym, bo wyobrażasz sobie, że inni źle Cię ocenią, będą się z Ciebie śmiać. Tworzysz więc czarne scenariusze i czujesz coraz większe napięcie, większy lęk. Może też tak być, że lęk jest wynikiem stłumionych doświadczeń z przeszłości. Wynika też z przeciążenia, jeżeli jesteś w permanentnym stresie, gdy niepokój, napięcie utrzymują się zbyt długo, to zaczyna Ci brakować takich umiejętności na bieżąco poradzenia sobie z tym stresorem. I ciężko wtedy sobie z tym poradzić już samodzielnie. To powoduje duży dyskomfort. Ciężko skupić się na codziennych sprawach, a nawet czasem wyjść z domu. Kiedy lęk utrzymuje się przez większość czasu, w dzień, w nocy, to taka osoba nie jest w stanie odpocząć, zrelaksować się. Jej ciało jest ciągle napięte. W głowie pojawia się natłok myśli. Na mojej stronie silnapsychika.pl możesz zrobić bezpłatny test psychologiczny, który sprawdza poziom lęku uogólnionego. Link zamieszczę poniżej w komentarzu. Lęk powoduje duże cierpienie psychiczne, paraliżuje, ogranicza życie, więzi człowieka i uniemożliwia pracę, życie prywatne czy towarzyskie. Ma niekorzystny wpływ na zdrowie, bo człowiek ciągle jest zestresowany. Jeżeli mamy realny stres, to możemy w jakiś sposób sobie z nim poradzić, rozwiązać problem, unikać go, walczyć z czymś. Możemy zrobić cokolwiek. Z lękiem nie ma już takiej możliwości, bo źródło lęku jest uwewnętrznione i towarzyszy cały czas. Wtedy nie ma od niego takiej łatwej ucieczki. Jakie są najczęściej pojawiające się objawy zaburzeń lękowych? Z objawów psychicznych są to poczucie niepokoju, trudność w zrelaksowaniu się, w skupieniu, natłok myśli, zamartwianie się, natrętne myśli. Najczęściej w postaci wyobrażania sobie jakichś czarnych scenariuszy. Katastrofizacja, poczucie odrealnienia, problemy z pamięcią, problemy ze snem, lęk przed pojawieniem się lęku, czyli taki mechanizm błędnego koła lęku. Ale też mamy tutaj sporo objawów somatycznych. W wyniku ciągłego napięcia i stresu układ nerwowy jest przeciążony. Pojawia się szybsze bicie serca, szybsze tętno, trudności z oddychaniem. Może być jakieś poczucie guli w gardle. Są jakieś zimne poty na przykład w nocy, drżenie, mrowienie w ciele, bóle zawroty głowy, jakieś nudności, wymioty, biegunki,
ból w klatce piersiowej, czy uczucie takiego ucisku, kłucia w klatce. Pojawiają się problemy z apetytem, czy takie przewlekłe zmęczenie, senność. Na rozwinięcie się zaburzeń lękowych wpływają też pewne cechy osobowościowe. Co sprawia, że możesz być bardziej podatny niż inni na właśnie taki problem? To mogą być na przykład za duża ambicja, perfekcjonizm, pracoholizm, silna potrzeba kontroli, uleganie wewnętrznej czy zewnętrznej presji, potrzeba bycia najlepszym, nastawienie na rywalizację, na walkę, duża potrzeba osiągnięć, nadmierna ostrożność i czujność, sztywność w zachowaniu, gotowość do walki, do poszukiwania zagrożeń, brak umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami, branie nadmiernej odpowiedzialności, zależność od innych, niska samoocena, czy brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Dodatkowo, jeżeli masz wewnętrzne konflikty, czyli jednocześnie do czegoś dążysz i chcesz tego unikać, to powoduje duże wewnętrzne napięcie. I dopiero rozwiązanie tego wewnętrznego konfliktu daje spokój. Jeżeli dorastałeś w domu, w którym było dużo zagrożeń, gdzie była dysfunkcja, rodzice byli niedojrzali emocjonalnie, mieli jakieś problemy, byli nieobecni, to od najmłodszych lat nie miałeś prawdopodobnie poczucia bezpieczeństwa. Możesz mieć przeciążony układ nerwowy. Nie potrafisz radzić sobie z zewnętrznymi okolicznościami, które na bieżąco się pojawiają w życiu. To wszystko wyzwala lęk. Bo jeżeli rodzic sam sobie nie radził z lękiem, to też taki sposób funkcjonowania przekazuje dziecku. To rodzic pokazuje, czy świat jest bezpiecznym miejscem. Jeżeli dla niego samego tak nie było, to dziecko nauczyło się, że ludzie są niebezpieczni, że świat jest niebezpieczny, że w domu jest niebezpiecznie. Też dodatkowo trudne wydarzenia w życiu, takie traumatyzujące albo takie przewlekłe stresory bardzo obciążają. Wtedy tego wszystkiego robi się za dużo. Każdy z nas ma indywidualne granice wytrzymałości. Każdy z nas ma inny typ układu nerwowego. I trudne doświadczenia, wiele trudnych doświadczeń zmienia wrażliwość na bodźce. I wtedy jesteśmy mniej odporni psychicznie. A im też jesteśmy starsi, to tym więcej różnych trudnych rzeczy się pojawia i trzeba sobie jakoś radzić z nimi. I znowu pojawia się coraz więcej napięcia, coraz większe przeciążenie. Osoby z wyższym poziomem lęku żyją na skraju takiej wytrzymałości psychicznej. Mają problem ze zdrowiem, często chodzą po lekarzach, badają się, szukają przyczyn, ale badania nic nie wykazują. I w pewnym momencie taka osoba trafia do gabinetu psychologa czy psychiatry i tu się zaczyna właściwe leczenie. Objawy zaburzeń lękowych są niespecyficzne i dlatego zwykle dłużej trwa rozpoznanie ich. Zrozumienie tego i zaakceptowanie jest kluczowe, aby wyzdrowieć. Trzeba się zająć przyczynami, wewnętrznymi przyczynami. To jest początek pracy, zdrowienia. Lęk jest objawem tego, co jest na głębszych poziomach. Lęk informuje o tym, że system nerwowy nie daje sobie z czymś rady. Pomimo tego, że
lęk jest nieprzyjemny i uciążliwy, to trzeba go zaakceptować, potraktować jako sygnał ostrzegawczy. Warto prowadzić sobie notatki, kiedy zapisujesz sobie wszystko, co cię stresuje. Nie tylko te sytuacje związane z nerwicą, ale różne stresy w twoim życiu. Obserwuj, co sprawia, że czujesz napięcie. Takie fizyczne i psychiczne. Bądź uważny na swoje myśli, na przekonania. Też je sobie zapisuj. Bo wszystko ma związek przyczynowo-skutkowy. Wszystko jest zależne od siebie. Kiedy nie radzisz sobie z lękiem przez większość czasu, to skonsultuj się ze specjalistą. Ponieważ objawy somatyczne mogą bardzo utrudniać życie. Sprawdź, czy objawy somatyczne nie mają też podłoża medycznego, czy nie ma problemów z tarczycą, czy jakichś problemów z hormonami. Jak sobie też radzić? Pamiętaj, że najskuteczniejsza jest psychoterapia. Na mojej stronie znajdziesz też ćwiczenia pomagające poradzić sobie z różnymi objawami nerwicowymi. Bez twojej pracy, bez twojego udziału, bez zmiany stylu życia, myśli, przekonań, radzenia sobie z emocjami, nic się nie zmieni. Problem zaburzeń lękowych jest bardzo powszechny. Dziś bardzo dużo osób cierpi na nerwicę lękową. Może znasz kogoś, kto się też mierzy z takim problemem? Daj znać w komentarzu. Jeżeli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia jutro. Jutro porozmawiamy o tym, jak na poziomie psychologicznym, na poziomie przekonań, myśli radzić sobie z takimi lękotwórczymi wytworami naszej wyobraźni najczęściej. Do zobaczenia. Pa!